sezon na herbatkę zimową, gorącą czekoladę bądź kakao od mamy uważam za otwarty. I to jest dla mnie kiepski sezon, bo jestem zmarzluchem i ja nie znoszę, jak się robi chłodno. Kocham słońce, plaże. Dobrze, wróćmy. Moje drogie, mam taki pomysł, że pokażę Wam stylizację na chłodniejsze dni, w których nie tylko będziecie się czuły pięknie, kobieco i modowo, ale które przy okazji dadzą Wam, uwaga, uwaga, komfort termiczny. No niestety, musimy już zacząć o tym myśleć. Bazą moich dzisiejszych stylizacji będą ubrania polskiej marki Modo. Marka ta ma aż 150 salonów w Polsce, więc jest tak naprawdę łatwo dostępna. Ich ubrania są w przystępnych cenach i co też ważne, mają bardzo dużą rozmiarówkę, więc moje drogie, myślę, że każda z Was może znaleźć tutaj coś dla siebie. Teraz przepiękna stylizacja, jestem absolutną fanką tego looku i tak naprawdę ta stylizacja pokazuje, że łączenie ze sobą takich na pierwszy rzut oka smutnych trochę kolorów wcale nie musi okazać się nietrafione. Zobaczcie, mamy brąz, mamy odrobinę czerni, mamy zgniłą zieleń, miodowo-musztardowy kolor. I to wszystko razem okazuje się, że jest takie właśnie przepiękne, typowo jesienne. I też co ta stylizacja pokazuje, to to, że nie musicie bać się łączenia ze sobą nie tylko różnych kolorów, ale też bardzo różnych tkanin, bo to daje świetny efekt. Zobaczcie, co tu mamy. Mamy tutaj taki delikatny zamszyk i na butach, i na spódniczce. Tutaj mamy sweterek, no który oczywiście, no jak to sweterek, ma swój wzór. Fajne też jest to, że ma w sobie taką delikatność, ponieważ ma takie elementy ażurowe. Jest w takim bardzo fajnym, naturalnym, jasnym kolorze. No i do tego coś, co jest absolutnym teraz hitem, mam wrażenie, czyli taka kurtko-koszula w kratę. I ja nie jestem osobą, która jakoś szczególnie lubi kratę, ale te rzeczy mnie totalnie przekonują. Wydaje mi się, że też kolory, które są tu połączone, są tak twarzowe, że zarówno blondynka, jak i brunetka będzie wyglądała w tym absolutnie świetnie, a jak dziewczyna o rudych włosach ubierze tę kurtkę, to będzie również zachwycona. No słuchajcie, moi drodzy, troszeczkę odsłoniętych nóg, więc taki element tiruriru, ale myślę, że jak nie będzie bardzo zimno, to spokojnie przetrwa się nawet w spódniczce, bo tak naprawdę ten look daje mi takie poczucie ciepła, pomimo tego, że nie mam faktycznie tutaj długich spodni. Ogromnym plusem tej spódniczki jest to, że jest na delikatnej gumce, dzięki temu możemy sobie na przykład tam wcisnąć do środka czy sweterek, czy koszulę, czy jeżeli tego nie mamy, to ona świetnie dopasowuje się do naszej figury, więc tak naprawdę dzięki niej też mamy dużo możliwości łączenia ze sobą różnych tutaj elementów. Co jest ogromnym plusem tej kurteczki, to to, że ona będzie doskonale wyglądała no nie tylko ze sweterkiem i ze spódniczką, ona będzie świetnie wyglądała ze skórzanymi spodniami, świetnie z jeansami, świetnie z jakąś też sukienką dosyć prostą, na przykład prosta czarna sukienka i na to to. Naprawdę tutaj mamy masę możliwości, bo te kolory, które tutaj się mieszają, są bardzo naturalne i połączą się z bardzo różnymi innymi rzeczami świetnie. Teraz możesz pobrać moją autorską aplikację Wedding Dream App. Znajdziesz w niej masę informacji oraz narzędzi, które pomogą Ci krok po kroku zorganizować Twój najważniejszy dzień w życiu. W apce jest harmonogram działań, planer stołów, kontakty do podwykonawców i wiele, wiele więcej. Wszystko, czego potrzebujesz. W drugiej stylizacji chciałam Wam pokazać, jak świetnie też ta koszulo-kurteczka sprawdzi się właśnie z monochromatyczną podstawą. Mam tutaj fajną znowu spódniczkę. Super w tej spódniczce jest to, że z tyłu ma zamek.
rameczek na całej długości, to jest taki zalotny element. I do tego właśnie taki delikatny golfik, wszystko w kolorze miodowym. Taki cienki, basicowy golfik. Polecam, żebyście miały w swojej szafie naprawdę w różnych kolorach. Przynajmniej taki naturalny ekry, czarny, właśnie taki miód, ewentualnie szarość. Bo to jest rzecz, którą możecie ubrać pod tak wiele stylizacji. Taki golf też świetnie będzie prezentował się pod marynarką. Więc tak naprawdę to jest rzecz, którą będziecie używać bardzo, bardzo często. Bardzo dużo w stylizacji zmieniają i to tak naprawdę robią dodatki. Tutaj mam te same buty, ale zobaczcie, doszła mi duża, fajna, dopasowana kolorystycznie torba, która tak naprawdę pomieści pół biura i 3/4 domu, więc właśnie to jest torba marzeń dla każdej kobiety. No i do tego fajnym elementem, który ja uwielbiam, który absolutnie domyka stylizację, to są okulary przeciwsłoneczne. Ponieważ to słońce jesienią czasem jest mocne, a czasem już nieco lżejsze, to ja bardzo polecam właśnie takie okulary, które będą miały jasne soczewki, bo one wtedy nie spowodują, że będzie Wam ciemno i nic nie będziecie widzieć, a naprawdę fajnie mogą zastąpić nawet biżuterię. Przede wszystkim jak jest chłodno, to ważne jest dla mnie, żeby zadbać o odzież wierzchnią, która będzie naprawdę ciepła. Bo wtedy możemy sobie pozwolić na takie większe szaleństwo stylizacyjne i nawet jeżeli pod spodem będziemy miały coś z delikatniejszych tkanin, to ubierając sobie na wierzch coś, co jest naprawdę ciepłe, jesteśmy bezpieczne. No więc taka kurtka właśnie, jak na przykład teraz mam na sobie coś, co jest bardzo ciepłe, puchowe, a jednocześnie, co ważne, lekkie, to absolutny must have w szafie. Ta kurtka mi się spodobała, dlatego że oprócz tego, że jest taką dosyć klasyczną, czarną, puchową kurtką, to jednak ma ten pazur, ma ten błysk i zdecydowanie się wyróżnia spośród takich zwykłych, czarnych kurtek. Mam oczywiście miły, fajny sweterek w intensywnym kolorze. Ja lubię jesienią stawiać na te intensywne kolory. Oczywiście gdzieś tam bazą szafy są kolory ziemi, nudziaki, często właśnie brązy, które teraz też są bardzo, bardzo modne, ale fajnie jest mieć też coś, co będzie pobudzało trochę energię dzięki temu, że ma taki właśnie żywy kolor. W tym sezonie też mega, mega modne są elementy skórzane bądź z ekoskóry. Ja wybrałam teraz sobie właśnie spodnie i chciałam Wam powiedzieć, że takie spodnie w szafie przydadzą Wam się zawsze. Możecie je meczować z koszulą, ze swetrem, z kardiganem. Jakby tych opcji jest bardzo wiele i ta czarna skóra zawsze będzie wyglądała dobrze, klasycznie i nigdy tak naprawdę z mody nie wyjdzie. Całość wykończyłam bucikami. Teraz bardzo modne są buty, które są dość ciężkie, mają duże, mocne podeszwy. Ja akurat tutaj postawiłam na to, żeby troszkę jednak było kobieco, dlatego jest ten obcas, ale wszystko jest takie mocne i jesienne. No i proszę, i tak to wygląda. Oczywiście super ważne są warstwy, dlatego dzisiaj wszystkie stylizacje nie będą składały się po prostu z jednej warstwy, tylko łączymy ze sobą różne rzeczy, nakładamy jedne na drugie. I to jest właśnie przykład połączenia sukienki, bardzo fajnej jesiennej sukienki w takim totalnie jesiennym klimacie z wzorem odpowiednim, z kolorem, ale ta sukienka ma dosyć lekką tkaninę. Można ją ubrać nie tylko jesienią, ale również wiosną, ale też tak naprawdę latem, wieczorem ją sobie swobodnie możecie założyć. Też ma bardzo fajny krój, na dole ta falbanka troszkę dodaje takiej kobiecości, lekkości, zwiewności. A u góry jest coś, co akurat bardzo lubię. To są guziczki, które są obciągane no, tym samym właśnie materiałem, z którego wykonana jest cała sukienka. I to jest taki detal, który absolutnie skradł moje serce. Żeby nie zmarznąć, no to oczywiście najlepszym rozwiązaniem jest dopasowanie sobie do sukienki płaszcza. Ja właśnie też wzięłam płaszcz, który jest dosyć długi.
dzięki czemu po prostu będzie mi cieplutko. No i całą tą stylizację uzupełniłam bodkami. W tym sezonie bodki są bardzo modne. Wjechał tutaj, jak widzicie, bardzo intensywnie kolor brązowy. On króluje w tym roku. Wszystkie jego odcienie swobodnie możecie ze sobą łączyć, mieszać. To na pewno da fajny efekt. Pomimo tego, że mam sukienkę, ubrałam sobie buty, które są płaskie, bo dzięki temu jest to bardziej dzienny look, bardziej streetowy look. No i na pewno będzie mi po prostu wygodnie przez cały dzień przebiegać sobie w takich butach. Jeżeli chciałabym tą stylizację sobie zmienić, to właśnie bardzo łatwo, poprzez na przykład zmianę butów, mogę zrobić tę stylizację znacznie bardziej elegancką, wskakuję w szpileczki, no i to już wtedy może być absolutnie wieczorowy outfit. Jeżeli do tych jesiennych stylizacji dodajemy biżuterię, to jest taki czas w roku, kiedy ja zdecydowanie idę w złoto, w różowe złoto, w żółte złoto, bo ono daje dużo takiego ciepła i fajnie dopełnia, zamyka tę stylizację. Mówiłam Wam o tym, że właśnie taki basicowy golfik to totalny must have w szafie. No i teraz moment, kiedy potwierdzam swoje słowa czynami. Zobaczcie, połączyłam zwykły czarny golfik z takimi dosyć sportowymi spodniami typu paperback z wysokim stanem. Te spodnie będą równie dobrze prezentować się z butami płaskimi, sportowymi, typu sneakersy, adidasy. Fajne będą w połączeniu z białym golfem, fajne będą z karmelowym golfem. To, co jest najważniejsze, to to, że tego typu spodnie, które są trochę szersze tutaj w biodrach, niedobrze będą wyglądały, jeżeli nałożycie na nie dość obszerny sweter, bo wtedy ta sylwetka trochę będzie zaburzona, będzie po prostu takie duże. Więc jeżeli decydujecie się na spodnie z wysokim stanem, to pamiętajcie, żeby to, co ubieracie na górę, wkładać do środeczka. Mam całą czarną bazę, ale żeby to troszeczkę rozbić, no to z jednej strony dołożyłam do tego taką miękką, ciepłą, jasną kurtkę. Ta kurteczka, słuchajcie, ma świetny kolor, bo tak naprawdę będzie pasowała do tak wielu rzeczy, że absolutnie nas nie ogranicza. Jest lekka, ciepła, zarówno będzie fajnie wyglądała do sportowych ubrań, nawet takich jak dres, jak i do takich bardziej codziennych stylizacji, nawet takich do pracy. No i odrobinę błysku w postaci biżuterii. Teraz takie właśnie mocniejsze elementy biżuteryjne są bardzo w modzie. Ja je lubię, fajne są zarówno na jakieś takie wyjście ze znajomymi, jak i na co dzień. Już teraz nie mamy takich ograniczeń, że większej biżuterii nie możemy ubrać w ciągu dnia. Naprawdę bawcie się, tworząc te stylizacje i nie bójcie się żadnych elementów. Słuchajcie, i w tych waszych modowych zabawach miejcie po prostu odwagę, eksperymentujcie, próbujcie czegoś nowego. Ja na przykład jak ubrałam te spodnie, nie podobało mi się, jak się tutaj układały mi na butach, więc cyk, wepchnęłam do środka, do butów i wyszło coś naprawdę fajnego. Więc czasem przypadek powoduje, że uda Wam się stworzyć coś, co potem inni będą zgapiać. Ha! Żeby tej jesieni nie schować się pod kotem zupełnie. Pamiętajcie o tym, żeby wychodzić, spędzać czas na zewnątrz, spacerować. Ta jesień też bywa piękna, mamy cudowne słoneczne dni. Pamiętajcie też o tym, żeby na te wyjścia ubrać się cieplutko, ale cieplutko wcale nie oznacza nieciekawie, nudno czy niemodowo. Twórzcie fajne stylizacje, szalejcie, fantazjujcie i z uśmiechem wybiegajcie na ulicę.
Jeśli spodobał Ci się ten odcinek i masz ochotę na więcej, sprawdź moje wcześniejsze materiały i koniecznie zasubskrybuj mój kanał. Wtedy nie ominą Cię żadne nowości. Do zobaczenia za tydzień!